Mało osób wierzy w wersję 130-konną z silnikiem 1.2, dlatego dzisiaj zabieramy Was na przejażdżkę autostradą wersją 130-konną w modelu DS4 Performance Line. Wyjechaliśmy już na autostradę i będziemy dla Was testować 1.2 130 koni. Będziemy w trybie komfortowym. Tak, na razie w trybie komfortowym. Ja mierzę 80-120. 80, stoper poszedł i lecimy 120. I 120 mamy, 7 sekund. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale uważam, że super wystarczająco. Mamy 150 na godzinę, tak samo jest super, 140. Super, tak. Cicho, fajnie i tą prędkość osiągnął. Nie bez jakichś niesamowitych wyczynów, prawda? I wbrew pozorom dzięki temu mamy też niższe spalanie takie się na co dni po mieście, bo nie mamy tych czterech cylindrów, które musimy napędzać benzyną. No jedynym minusem to wiadomo dźwięk, bo jednak kultura pracy silnika czterocylindrowego względem trzycylindrowego jest zdecydowanie inna. Natomiast no, wszystko zawsze kosztem czegoś, prawda? Tak, ale wysoko kręcone trzy cylindry naprawdę brzmią tak jak performance line. Więc moja żona na przykład zawsze jak wsiada ze mną do trzycylindrowych naszych samochodów, to co tutaj jest za silnik, fajnie to brzmi. Także tak, możemy się śmiać rzeczywiście, natomiast ten dźwięk nam będzie towarzyszył jeszcze chwilę, jak nie bardzo długo. Znaczy myślę, że możemy nawet zatęsknić w pewnym czasie za tym dźwiękiem, więc główne zastrzeżenie klientów to czy to w ogóle jedzie. Jedziemy 130 parę na godzinę, przed nami Skoda Superb, która podejrzewam, że jest z dwulitrowym dieslem. I to my powinniśmy ją mrugać, kierunkowskazy i tak dalej. No i dawaj gaz do deski. 120, gaz do deski. I mijamy ją po prostu normalnie tak, 130, 140. No i naprawdę już więcej nie możemy, a to naprawdę to już jest 90, więc powinniśmy w ogóle zwolnić tak naprawdę. Tak. Więc wiadomo, to nie jest auto, którym się rozpędzimy nie wiadomo jak szybko do 200 na godzinę. Tak. Natomiast trzeba się zastanowić, ile razy w roku taką prędkość osiągamy i co robimy. Prędkość przelotową osiągniesz bardzo szybko. Tak. Zresztą w normalnej ilości czasu, bo od 0 do 100 to jest około 10 sekund, więc to też nie jest jakoś zatrważająco mało, bo tak, przypomnijmy sobie, że 8 sekund do setki kiedyś to był naprawdę wynik wow. Naprawdę tak, wow, więc tutaj mamy zaledwie 2 sekundy więcej. Teraz jesteśmy w trybie komfortowym, więc żeby nie dobijało, tam sobie będzie tak się bujał. W innym wideo jechaliśmy 408 tym samym miejscem, no to tak, też było twardawo. Ale było trochę twardziej. Właśnie to też było nasze wrażenie, spostrzeżenie, że w tym aucie jest naprawdę różnica, jeżeli chodzi o komfort podróżowania. To pewnie coś zasługa opon. Tutaj mamy 19, tam mieliśmy 20, ale tutaj mamy to zawieszenie hydrauliczne. Też tłumaczyłem Kubie, na czym polega ta hydraulika, bo też mi dorzucił, do tego tak marketingowo mówimy, więc na każdym kole mamy amortyzator, co jest tradycyjnym rozwiązaniem. Brawo. Natomiast niczym odkrywczym, natomiast na każdym amortyzatorze mamy zawór hydrauliczny, który jest odpowiedzialny za wpuszczanie i wypuszczanie płynu, który decyduje o twardości każdego z kół zawieszenia osobno. I tu mnie Grzesiu zaskoczył, bo zawsze byłem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie jakieś tam udawane coś, że na zasadzie twardości płynu kiedyś była taka mowa, że tam są jakieś metale, drobinki, które tak, dokładnie, tak, które utwardzają płyn. Audi. Tak? Aha, tak, tak, dobra. Tak, a tutaj tak, chyba tak marketingowo ktoś mówił, bo nie wiedział, a tu się okazało, trzeba wziąć organoleptycznie z mechanikiem, wejść pod samochód i się dowiedzieć, co jest. I są takie fajne rurki poprowadzone do amortyzatora każdego. Natomiast nie trzeba się tym przejmować, bo amortyzatory nie są wcale droższe niż te tradycyjne. I są te sprężyny normalne na amortyzatorze. No w ogóle wygląda jak normalny zawias, a tak naprawdę dzieje się magia, ale to magia dzieje się tutaj na tej kamerze, która szczytuje tą drogę przed nami. A teraz rozumiem, przełączyłeś na tryb sportowy. Tak, czyli, żeby nie było tyle bujania. Tak, czyli biegi mamy cały czas o jeden niżej. Tak. Responsywność gazu jest dużo wyższa, czy niższa? Ruszenie nam się też pedał, nie trzeba, nasz pedał, kierownica. Z gazem jest tak, że nie trzeba na tyle wciskać tego gazu, żeby osiągnąć daną prędkość. Dzieje. To jest bardzo fajne rozwiązanie, jak chce się jechać znacznie szybciej po autostradzie i jakby tak psychologicznie to trochę działa, że w trybie sportowym, nie wiem, przy 160 nie musimy wciskać gazu do deski, tylko po prostu trzymamy go sobie w 1/4 i tak samo szybko jedziemy. To całkiem fajne rozwiązanie.
Także zaraz przejdziemy. Ale czuć od razu też różnicę, bo przez to, że mamy ten niższy bieg, auto też przyspiesza żwawiej, jest bardziej czuły na każdy dotyk, więc nie jest to tylko taka zmiana, tak jak kiedyś było w skrzyniach biegów, że się zmienia tylko długość przełożeń, tylko on faktycznie szybciej reaguje na każdy gest. Teraz mieliśmy 60 do 130. Także też kilka sekund dosłownie i mamy prędkość przelotową. I znowu musimy hamować, bo przed nami jedzie całkiem dobre auto, które jedzie wolno po prostu, więc tak. Naprawdę te prędkości nam nie są aż tak potrzebne. A jak widzicie, jesteśmy żywym tutaj przykładem, że naprawdę tym samochodem po autostradzie można jechać jak najbardziej i nie jest to żadne wyzwanie, żadne. Teraz trochę nielegalnie mamy 160 na godzinę i dalej jest super bezpiecznie, dalej jest jakaś tam rezerwa mocy w samochodzie, nie? Tak, a i nawet uciekliśmy Audi, które stało. Ale to generalnie przesłanie jest jedno. Te silniki jeżdżą, tych silników nie należy się obawiać. Mamy klientów, którzy mają na tych samochodach naprawdę porobione duże przebiegi. Jedyna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, nie są to silniki idealne pod jednym względem. Jest problem u nich z paskami. W przypadku, kiedy klienci przedłużają, nie ma problemu, jeżeli tak, wymianę nie ma problemu, olejów. Jeżeli te serwisy robicie rzeczywiście co te 15 tysięcy kilometrów i w czwartym roku, jeżeli przebieg na to zezwala albo już wymusił wcześniej, wymieni się po prostu pasek rozrządu. Natomiast uważam, genialna rzecz, nie jest to możliwe w żadnym innym samochodzie, czyli organoleptyczne sprawdzenie stanu paska rozrządu. Jako, że on jest mokrym paskiem rozrządu i leci sobie po prostu w oleju, wystarczy, że odkręcicie korek oleju i zobaczycie, w jakim stanie jest wasz pasek rozrządu. Także jeżeli tylko zobaczycie i będziecie sprawdzać, tak jak jest to wymagane oczywiście, sprawdzanie poziomu oleju, wystarczy odkręcić ten kurek i zobaczyć, w jakim stanie jest ten pasek. Jeżeli widać na nim jakieś elementy zużycia, no to od razu do serwisu. Dzień dobry, poproszę o wymianę paska. Nie są to drogie rzeczy, bo myślę, że do 500 zł można się w tym zamknąć z wymianą samego paska, nie mówię rozrządu, z pompą wody. I naprawdę auto nam służy bezawaryjnie, nic się nie dzieje. Mało tego, jeżeli by się coś stało z tym silnikiem mimo wszystko, to nawet do 5 lat macie udziały marek i jeżeli silnik padnie po gwarancji nawet, bo nie zdecydowaliście się na wymianę, na przedłużenie gwarancji, nawet jeżeli silnik padnie w przeciągu tych 3 ekstra lat po gwarancji, to marka wam wymienia silnik za free. To znaczy wymienia. Silnik wam daje za free, a za wymianę musicie zapłacić sami. Ale i tak to jest przynajmniej 12 tysięcy do przodu. Zgadza się, więc. Także wybierając ten silnik, naprawdę jesteście bezpieczni, naprawdę jesteście ekonomiczni i nie zaryzykowałbym, gdybym powiedział dynamiczni, bo do dziś odnoszę wrażenie, że silnikiem 1.2 130 koni lepiej się jeździ po mieście niż 1.6 180. Nie wiem dlaczego, ale mam cały czas takie wrażenie. Ale bardziej żwawy, taki te 130 koni to jest naprawdę takie szybkie, mocarne, polskie takie konie. Też i chcę na zasadzie takiej myszki, nie, że zrobię to tu, zrobię to tam, tak, przejadę, tak, tak. zrobię ten manewr. Tam się zebrać, tak. Ta cała rodzina, tak. koni, a tutaj mamy takie małe, żwawe byczki, koniki, tak, które chcą faktycznie ciągnąć nam naszą karocę, czy to w DS-ie, czy w Peugeotie, Oplu, zaraz w Fiacie, Jeepie. Nie bójcie się tych silników, zapraszamy was do testów, bo oczywiście taką jazdę testową jak my odbyliśmy dla was, za was, możecie odbyć też sami. Zapraszamy was do naszych salonów w Krakowie oraz Nowym Targu. Do zobaczenia. Cześć.